I witajcie w kolejnym odcinku Menadżera Żużlowego 3.2. Zaczynamy rok 2020 i zaczynamy walkę o mistrzostwo Ligi Pierwszej. Na którym miejscu skończymy, to już okaże się na końcu sezonu, ale miejmy nadzieję, że to będzie jak najwyższa pozycja. Tymczasem zobaczmy, jak tam nasi juniorzy się trzymają. No, widzimy, że mamy tutaj powiedzmy wiekowo 5 zawodników, którzy mogą spróbować swoich sił w egzaminie na licencję żużlową. No nie ukrywam, że tutaj Adam, który podwyższył swoje umiejętności o 9 oczek, na razie wygląda cienko, ale zobaczymy. Dajmy mu jeszcze szansę się rozwinąć. Zobaczymy, jak mu dalej pójdzie. Czy powinienem wszystkich wystawiać zawodników od razu tutaj? Na ten egzamin? No niby dlaczego nie? Moglibyśmy ich potem wystawiać w tych zawodach juniorskich, albo robić regularne treningi, ustalać, żeby ci juniorzy mogli sobie jeździć na przykład. Ale czy na przykład nie warto byłoby ich też zostawić tutaj w szkółce, żeby byli zdani na rozwój, jaki im tutaj zaproponuje trener juniorów, no i zobaczyć, jak będą dalej się tutaj rozwijać, tak żeby nie poświęcać zbyt dużo uwagi, zbyt dużej ilości zawodników, którzy na pewno, którzy być może nie będą w stanie powalczyć w lidze jako pełnoprawni zawodnicy w podstawowym składzie. Nad tym będziemy się jeszcze zastanawiać, bo do egzaminu został jeszcze miesiąc czy półtora. A na razie skupimy się jeszcze szybko na finansach, czyli na tym, na czym na początku skupiamy się, kiedy rozpoczynamy kolejny sezon. Ok, szukamy najwyższej oferty. Tutaj mamy 22 800, najwyższa, tutaj mamy 23, no i tutaj chyba tej 23 nic nie przebije, tak więc podpisujemy 23 tysiące tygodniowo na 52 tygodnie. Kolejnym tutaj sponsorem dodatkowym będzie Ball, ponieważ daje najwyższą ofertę, więc 1400 za miejsce reklamowe i z nim również podpisujemy kontrakt na 52 tygodnie. No i nasze przychody sponsorskie tutaj wynoszą 23 tysiące, no i 39 200 od dodatkowego, no czyli razem powyżej 62 tysięcy przychodu. Tak więc taką kwotą będziemy dysponować, jeżeli chodzi o sponsorów. No i tutaj jeszcze szybko od naszych partnerów medialnych. Tak więc telewizja będzie to Eurosport za 25 tysięcy, no i Radio Wawa za 10 tysięcy, tak więc tu chyba zostaje wszystko bez zmian, 35 tysięcy. No i razem mamy 95 tysięcy 200 bodajże przychodu od sponsorów, ale mogę się mylić, mogłem to wszystko źle policzyć. Ocenianie adeptów, czy nasz trener juniorów się nie wycofał z pracy? Zaraz zobaczymy, tu wiadomości mamy. Erik Gudersson postanowił odejść na emeryturę i opuścił klub. Tutaj zawodnicy opuścili klub również. Kontrakty się skończyły z naszymi sponsorami. Ok, czyli nic ważnego tutaj nie pojawia się. W tym momencie w składzie naszego zespołu mamy 4 juniorów, 2 seniorów, ponieważ konieczny wkroczył w wiek seniorski. Kondycyjnie forma jest dosyć niska, ale chciałbym kondycja. Krakowiak jest w niskiej kondycji, więc tutaj musielibyśmy zmienić jego plan treningowy. Zobaczmy, jak on wygląda. Ustalenie treningów. Oczywiście zapomniałem, czy był Krakowiak, czy konieczny. Trening rehabilitacyjny jest już niepotrzebny. Ok, czyli tu wyłączamy to. Czy to Krakowiak miał taką niską formę? Nie. Kondycję. Tak, to on. Więc zostawimy to tak. No i tutaj już będziemy... czy ja powinienem jeszcze skontrolować treningi innych zawodników? To może szybko jeszcze rzucę okiem. Kacper konieczny, najgorzej z techniką jazdy, największe tutaj na refleks i jazdę. Więc zostawiamy mu taki plan treningowy. Dalej Edward Mazur, najmniej ma w technice jazdy, ale chcielibyśmy start najbardziej mu poprawiać, więc tutaj zmienimy. Tutaj troszeczkę obniżymy. Iła ma wysoką, refleks też ma spoko, więc zrobimy jednak tak. Nikodem Bartoch najgorzej sobie tutaj radzi z siłą i refleksem. Technika jazdy na wysokim poziomie raczej. Dobra, na razie jednak zostawimy tutaj taki plan treningowy. Vincenty najgorzej z jazdą i tutaj intensywny jest również na jazdę. Ok, czyli plan treningowy się nie zmienia. Krakowiak najgorzej wygląda z refleksem i siłą. Na start mu tutaj dajemy najwięcej, refleks też. Siła troszeczkę mniej, nie ma dla mnie aż takiego znaczenia, więc plan treningowy również zostaje taki, jaki jest. I Max
najgorzej refleks i na refleks dajemy najwięcej, więc też plan treningowy się nie zmieni. Jak tam szkółka? No tutaj nie sprawdzimy tego, może nie będziemy kontraktować, chociaż powinniśmy mieć trenera juniorskiego jednak tutaj, żeby rozwijał umiejętności. Tak więc poszukajmy jednak jakiegoś trenera dobrego. Jakiś sztab szkoleniowy. No i szukamy bezrobotnego, dobrego trenera dla naszych juniorów. Praca ze szkółką. Okej. Ocena umiejętności nie będzie aż tak dla mnie tutaj ważna, tylko praca ze szkółką, praca z młodzieżą raczej. A z Nielsen dobrze tutaj wygląda. To trener młodzieży za 9700. Tu już mamy zatrudnionego zawodnika, tu jest bezrobotny jeszcze. Ale trochę gorzej to wygląda, chociaż zobaczmy jak to, no nie, jest tańszy. To znaczy trochę mniej się ceni, o w tym sensie, żeby tam nie było wątpliwości, że chcę go kupić, tylko chcę go zakontraktować. Tutaj mamy bardzo słabego trenera, tutaj również mamy słabego trenera. Tu wygląda to troszeczkę lepiej, ale widzę, że nadal nisko, ale to pewnie ze względu na utrzymanie dyscypliny i myślę, że chciałbym jednak to utrzymanie dyscypliny tutaj zwiększyć. Czy będziemy zmuszeni zakontraktować tamtego trenera, czy jednak znajdzie się tutaj jakiś lepszy? Na razie nie wygląda to aż tak obiecująco, jak mogłoby. Szkoda, że tutaj nie działa filtr, żebym mógł wyszukać jakichś takich pracowników, którzy odpowiadają umiejętnościami mi. Ale trudno. To moje narzekanie bierze się z tego, tak jak mówiłem, że jestem leniwy i wolałbym mieć po prostu mnóstwo podglądów gotowych, jakichś filtrów przygotowanych, tak żebym nie musiał tutaj przeglądać tych wszystkich danych. No ale ciężka praca może popłacać, kiedy już się tak naprzeglądam, to może się uda znaleźć jakiegoś dobrego pracownika. Kontraktować go do naszego zespołu. Tutaj Greg Henkel postanowił zostać Ermolenko, aha, on jest naszym pierwszym trenerem. Henkok tutaj widzę bardzo dobrze dysponuje umiejętnościami. Praca ze szkółką ma trochę gorzej, praca z młodzieżą, motywacja, utrzymanie dyscypliny, naprawdę nieźle to wygląda. Ile musielibyśmy mu płacić? Za pierwszego trenera 19 tysięcy by tutaj chciał. Tutaj 10 tysięcy za trening z młodzieżą. Muszę go sobie porównać z tamtym trenerem, który był na pierwszej stronie, nie pamiętam jak on się nazywał. Tutaj też jest niezły trener. Nawet może jeszcze lepszy. To trenerom młodzieży. O panie, 23 tysiące, ale jest jaki wiek młody. Przecież on by mógł z nami tutaj aż do końca ze swojej kariery trenerskiej się utrzymywać. My za poprzedniego trenera płaciliśmy 3,5 tysiąca. Tutaj płacimy prawie 8 tysięcy. No ale myślę, że efekty tego byłyby bardzo dobre. Więc chyba mamy naszego zwycięzcę przetargu na trenera juniorów, ale zobaczmy, czy Greg Henkok na przykład nie byłby lepszy niż Ermolenko jako nasz trener podstawowy. Chociaż techniczne szkolenie też wygląda tak sobie. Ze szkółką jest ok, motywacja jest super, szkolenie fizyczne też nieźle. Chociaż tu 14, a tu 12, 18, 19, motywacja 18, 20, no, dyscyplina gorzej, ale przypuszczam, że dyscyplina też ma znaczenie w trenerze podstawowym. Ok, nasz by chciał 13 tysięcy za pierwszego trenera, a Greg Henkok 19. Na przykład taki Robin Norman za tego 19. Tyle co Henkok, ale pensja troszeczkę inna. Norman. Szkolenie, praca ze szkółką, motywacja, no nieźle by się na pewno sprawował jako trener młodzieży i myślę, że tutaj będziemy chcieli zainwestować 23 tysiące w tego pracownika. No a zobaczmy ten trener, który mnie interesował z pierwszej strony. Któż to był? Czy to był Stanisław Burza? Nie, to nie był on. Hans Nielsen, to mógł być Hans Nielsen. I Hans Nielsen, jakimi umiejętnościami dysponuje? Okej. Okay. Takimi średnimi we wszystkim.
I ma 60 lat, więc pewnie też za długo by nie posiedział w naszym zespole. Okej. Okay. Myślę, że chcemy dać szansę Robinowi jako trenera juniorów. Damy mu to oczywiście maksymalnie możliwy długi kontrakt. To chyba na 5 lat wychodzi, nie jestem teraz pewien. 23 tysiące, pensja 8 tysięcy, no i podpisujemy ten kontrakt. No ale tutaj jeszcze Grega Hancocka miejmy na oku jako pierwszego trenera, bo na pewno byłoby ciekawie mieć go za pierwszego trenera, bo duża różnica w umiejętności utrzymania dyscypliny w zespole. No ale może jednak jeszcze nie warto wydawać tyle pieniędzy na to. Sponsorów to już mamy zakontraktowanych, bla bla bla. No myślę, że jak będziemy wydawać tyle na trenerów, to na zespół nie zostanie nam zbyt wiele. I wiecie co, wydaje mi się, że w tym sezonie powalczymy o utrzymanie w lidze i taki będzie nasz plan i zrobimy to z zespołem naszym, w pełni złożonym z zawodników spółki, bądź też składu podstawowego w polskiej narodowości. Tak więc nie będziemy ściągać żadnych zawodników już zbyt dużo. Poza tym musimy kupić motocykle, które też pewnym wydatkiem będą. Nie wiadomo, ile dostaniemy pieniędzy na start w sezonie od miasta. Moglibyśmy zakontraktować chociaż jednego tego zagranicznego zawodnika. A transfery, zakontraktowanie obcokrajowca i tutaj ustaw parametry bez klubu, okej, ale tutaj o, pierwszy priorytet, pewnie skill. Wyszukaj według parametrów. Patrick Hogart, Madsen. No szkoda, że nie możemy dalej kontraktować tych zawodników, ponieważ skład był bardzo dobry. No ale nie będziemy aż tak tutaj rozrzutni. Spróbujemy w tym sezonie powalczyć sobie bez takiego składu zagranicznego. Jak tam Jack Hodder się trzyma, forma jego coraz gorsza. Ale tutaj chciałem, o Grega, z Gregiem chciałem porozmawiać, czy on dalej nie chciałby jeździć dla naszego zespołu, ponieważ byłem zadowolony z jego startu w naszym zespole. Tak więc jego stawka 27 tysięcy to nie jest dużo na sezon, więc zakontraktujemy sobie tego zawodnika. Przyjął oczywiście propozycję, nie wiem jak Porsing, 60 tysięcy, no to już trochę więcej. A może mamy jeszcze jakiegoś zawodnika młodego, tu 19-letni. Który umiejętnościami ma na przykład waleczność na poziomie 81. Technika jazdy gorzej, ale mógłby powalczyć. Więc jaka jego stawka? 28 tysięcy. No to jest sporo. Jak na zawodnika, który miałby nie być jakimś takim ważnym elementem naszego składu. 75 umiejętności. Szkoda tylko tej techniki jazdy. No muszę się zastanowić jeszcze nad tym zawodnikiem. Tutaj rany jakiś. Forma niska, więc raczej nie. Okej, dobra. Na razie zostawmy to. Miałem robić polski skład. Jednego zawodnika zagranicznego mamy. Tak więc myślę, że to na razie powinno wystarczyć. Musimy szybko wymieniać jeszcze motocykle. A nie, to no, oczywiście po meczach towarzyskich zrobimy. Ustalamy tutaj obozy szkoleniowe. Dobra, na początku myślę, że weźmiemy te najtańsze obozy jak zwykle. Chociaż tu jest za 6 tysięcy ten. Można zmieniać? Nie, nie można. Trzeba coś na warunki torowe też wziąć. A może wziąłem? Chwila. Wziąłem co? Radów Zdrój. Czy można wziąć drugi raz ten sam? Tak. I tutaj tylko brakuje warunków torowych, czyli tutaj są one dobre. Tutaj 5 tysięcy. 7,5. No dobra, może jednak tak zrobimy. O, trochę dużo pieniędzy pewnie wydamy na to, ale trudno. Ok, na początku sezonu dostajemy prawie 140 tysięcy od miasta. Aby przygotować zespół, no musimy trzymać te pieniądze mocno i zobaczyć, jak będziemy wychodzić tygodniowo. Zawodnicy, tutaj chciałem zobaczyć szybko nasz skład. W razie potrzeby to mamy już taką ilość zawodników, aby móc startować w pełnym składzie. Tak więc to wystarczy.
Jeszcze tutaj widziałem bardzo małą kondycję. A to Krakowiak, on, no tak, wraca dopiero do tej formy swojej. Tutaj musimy szybko jeszcze sprzęt wymienić. Nie, no znowu zapomniałem, że sprzęt dopiero potem. Chciałbym zobaczyć naszych juniorów, jak tutaj wygląda. O rany, ile nam przybyło juniorów. Trzech nowych juniorów. 13 lat, 25 umiejętności. Okej, okay, jak wygląda tutaj ocena talentu? Mosakowski wygląda, jakby miał bardzo duży talent. Mosakowski, więc damy mu szansę. Jest młody i na pewno jeszcze zobaczymy, jak będzie się rozwijał. Adam trochę kiepsko wygląda. Ile my już tu pieniędzy wydajemy w tej szkółce? Mnóstwo. Ale na razie rozwijajmy wszystkich umiejętności i zobaczymy, jak będą się oni sami rozwijać. Jeszcze szybko zobaczę, kiedy jest egzamin 25. Ok. No i najwyżej będziemy ich potem wyrzucać. Tak jak mówię, składu na razie nie mamy jak z najwyższej półki, więc będzie można sobie pozwolić na wydatki na juniorów. Już dostajemy pewnie oferty za naszych zawodników i tylko dwóch w sumie zawodników chcą od nas odkupić, ale myślę, że nie będziemy skuszeni tutaj tymi ofertami. Kupienie zawodnika z listy transferowej i tutaj gdzie są ci nasi zawodnicy? Tutaj mamy za Bartocha, nie chcą kupić. Tu bym się nad Bartochem zastanowił, jeżeli będą chcieli go kupić za pieniądze te 90 tysięcy, no to możemy porozmawiać. Tymczasem za Mazura chcą tutaj trochę pieniędzy wyłożyć. Zobaczmy, jak wyglądają te oferty. Tutaj 223 to już jest oferta, która by nas interesowała. A to nadal poniżej ceny na liście, więc nie. I Max Szałkiewicz. Jakie oferty wpłynęły za tego zawodnika? 79 tysięcy, także no, oni tutaj dostrzegają potencjał tego zawodnika. Forma jest trochę niska, ale to nic. Może zrobimy na szybko jeszcze tutaj turniej. Nie powinienem zwiększyć ceny biletów? Nie. Dobra, na razie to zostawiłem wszystko tak samo. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tymczasem ten turniej towarzyski, treningowy, ustalimy już, powiedzmy, na marzec dopiero mogę to zrobić. No okej, okay. Powiedzmy, że 12 marca odbędzie się ten turniej treningowy. To może zdecydujemy o tym później, kiedy nasi juniorzy... Aha, on został tutaj. Kiedy nasi juniorzy zostaną już... kiedy będą już po egzaminach na licencję żużlową. Zobaczymy, jak sobie wtedy poradzą. Jeszcze tych juniorów tutaj chciałem zobaczyć. Tutaj mamy tych zawodników pięciu, których chciałbym wysłać na egzamin na licencję żużlową. Tylko, że Adam i Mariusz mogą nie sprostać temu, więc poczekam jeszcze z decyzją co do nich. Ale tych trzech zawodników niech przystąpi do egzaminu. 5 styczeń. 8. I tak sobie ten styczeń przeleci. Kontrakty, oferty na naszych zawodników. Mam nadzieję, że może jeszcze wpłyną jakieś. Bardziej pod kątem tego Nikodema, ponieważ prawdopodobnie on w juniorskich również składach nie będzie znajdował miejsca dla siebie. Ale zobaczymy. To też jest powód, dlaczego nie chcę kontraktować jakby tych zawodników, wysyłać ich na licencję żużlową, ponieważ no, w tym momencie mamy już dużo, dużo zawodników, którzy są dobrzy i musieliby siedzieć na ławie. Musiałbym się interesować tym, żeby ich na jakieś zawody wysyłać, wypożyczać, cokolwiek. Ale tutaj możemy na przykład trzymać ich w tej szkółce, kiedy będą nam potrzebni, to możemy ich wysłać na egzamin, a wtedy dołączą do głównego zespołu, bo raczej zdadzą już ten egzamin na licencję żużlową. Czekajmy do 30. Jakieś oferty wpłynęły, czy po prostu wycofali? Mazur, Mazur, Szałkiewicz, Szałkiewicz. Okej, okay, to nas nie interesuje. Jeszcze tak przyszłościowo możemy ustalić cen zawodników. Oni nam tu proponują za koniecznego więcej, ale okej. Okay. Ja tutaj chciałem w ogóle jeszcze więcej za niego. Powiedzmy jakieś 120 tysięcy. Za Mazura mniej proponują, ale ja jednak chcę więcej. Za Nikodema tylko 16 tysięcy.
Ale ja tutaj chcę tego zawodnika jednak troszeczkę bardziej cenić. Wincenty Grzesiak, 27 tysięcy. Myślę, że 37 to jest coś, co by nas interesowało startowo. Norbert Krakowiak proponują 105. Ja za, powiedzmy, za niego 155. I za Szałkiewicza, a to już w ogóle jest cena, powinna być wygórowana dosyć na tyle, na ile nasi rywale tutaj będą wiedzieć, że ten zawodnik jest dla nas bardzo ważny. Tymczasem lecimy dalej ze styczniem. Tu jakieś nowe oferty. Wycofali ofertę za Mazura. No i czekamy do 30, żeby móc złożyć te podania organizacji turniejów, jak to bywa co roku. Tak więc w, nie tutaj. We wiadomości, złożenie podań. No i oczywiście próbujemy organizować cokolwiek się tylko da. Może uda nam się zorganizować jakieś poważniejsze zawody. Na razie nie wiem, jakie były najbardziej poważne zawody, które udało nam się organizować. Tej oferty wycofane. I za Maxa, i za Edwarda, ale to nadal dużo zostaje tych ofert. Mimo to nie jesteśmy zainteresowani żadną z nich. Jeszcze turniej indywidualny moglibyśmy zorganizować, ale to zajmiemy się też może troszeczkę później tym. I kończymy styczeń, zaczyna się luty. I już zbliża się powoli egzamin na licencję żużlową. Tutaj oferty znowu powycofywane. Piąty luty, szósty. Czas leci, pieniądze nam trochę spadają cały czas, ale to ze względu na wydatki na tych juniorów. O, i proszę bardzo, trzech naszych zawodników zdało egzamin na licencję żużlową, także bardzo fajnie. Wszyscy trzej, którzy przystępowali do niego, udało im się zdać to. No, mamy też tych dwóch, którzy nie przystąpili do tego egzaminu, ale myślę, że byłoby im bardzo ciężko, żeby się to udało. Tak więc damy im jeszcze szansę, chociaż tutaj ten Sanigórski tak sobie 13 punktów umiejętności w sumie podwyższył sobie przez ten czas. Możemy pozwolić mu zdać na przykład i wydać go wtedy, sprzedać w najbliższym oknie transferowym. Tak więc kiedy jest najbliższy egzamin? Jest on w czerwcu. Do czerwca jest jeszcze trochę czasu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tymczasem przyjrzyjmy się naszym nowym zawodnikom, którzy dołączyli do naszego zespołu. Jest to trzech zawodników. Najlepiej prezentuje się Romański, jeżeli chodzi o poziom umiejętności, z tego, co mi się tutaj wydaje. Zobaczmy, którzy opinią zawodników. Szalonka nie wygląda na to, żeby miał duży talent. Adamczak nie rokuje dobrych tutaj przyszłości. Więc może tutaj będziemy się mogli zastanowić nad wydaniem go do innego zespołu. Informacja o zawodnikach. Adamczak, tutaj Adamczak, on posiada taki poziom umiejętności, no dosyć niski, to fakt. Więc tutaj Romański znacznie lepszy. Szalonka też taki sobie, bez szału, ale to nic. I tak dostaje więcej za punkt. Chociaż o, Romański 300 zł za punkt zdobywa. No ale forma jest, u niego stan sprzętu 100. Umiejętności też wysokie. Musimy oczywiście treningi poustalać tym zawodnikom. Ustalenie treningów. Szalonka tutaj najbardziej w refleks, myślę, że powinienem. A gdybyśmy tak zaryzykowali, ale to nie u tego zawodnika zrobimy. Intensywnie i refleks. Znaczy, refleks jest, ale jeszcze technika startu myślę, że też bym chciał poprawić. Reszta umiejętności. Waleczność ok, jazda ok. Ale siła może trochę tak powiedzmy na poziomie normalnym i o waleczność też zawsze warto tutaj poprawiać, tak więc ten poziom zostawimy tak, chociaż może nawet jeszcze powiększymy technikę jazdy też na poziomie dużym na przykład albo normalnym, a waleczność jeszcze damy na dużym.
Adamczak, tu zrobimy intensywnie w każdej z dziedzin umiejętności. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał. 2300 za ten trening, ale to nic. Może to jest szansa dla niego, aby się tutaj utrzymać jeszcze w zespole. Ok, tutaj ustalamy treningi dla naszego Romańskiego, który najniżej, jeżeli chodzi o jego umiejętności, jest to siła. Ale najbardziej nas tutaj jeszcze waleczność interesuje. I poza tym start też byłoby fajnie poprawić. Jazda na normalnym. I na refleks nic nie ustaliliśmy, ale na mały poziom też może tutaj wskoczyć. Okiewicz cały czas rozwija refleks, tak, no to tutaj również to zostawiamy. Ale jakieś informacje może od naszych trenerów tutaj. Nic się nie dowiemy od naszych trenerów, chyba nie bardzo. Okej. Mam tutaj propozycję meczy towarzyskich. Zaraz się tym wszystkim zainteresujemy. Odpowiedź na wiadomości. Szkoda, że tu nie jest napisane, że ja to propozycja. Tutaj 29 marca. 25 marca. Ok. 5. 29. Pierwszy, no nie, to już za dużo. Tu 15 byłby ok. Nie zapomnij turnieju, podgląd meczy. Na razie mamy 15 i 25. 15-25. Stanie treningownie. Ja tu wszedłem w ogóle, nie zawodnicy, tylko też nie tutaj wiadomości chciałem wejść. Ty siódmy, nie, bo mamy 25. 1 kwietnia. Wygląda też ok. 21. 15-25. To nie. To nie. I w takim razie weźmiemy to i to. Tak więc mamy już 4 mecze towarzyskie ustalone. No i przejedziemy te mecze. Już marzec się zaczyna. Czy 12 marca nie mamy tego turnieju treningowego? Mamy coraz mniej pieniędzy, to już trzeba zacząć ten sezon, bo możemy nie dotrwać do początku. O, ale teraz jeszcze widzę pieniędzy, nam spadło za obozy, ale to nic. Miejmy nadzieję, że będzie to owocować w lidze. Najwyżej będziemy brać pożyczki. Mecze towarzyskie. Ten turniej nie miał miejsca u nas, czy ja go w końcu nie ustaliłem? Ja nie ustaliłem go, bo oczywiście czekałem na nowe nabytki naszego zespołu. Tak więc jeszcze na szybko ustalimy trening indywidualny. 20... Kiedy mamy? 21 chyba jedziemy, więc może 23 na przykład, albo 2. Ten turniej treningowy. Tej nazwy. Trening. Pierwszy. Ranga nie, sponsorzy nie, transmisja nie, cena biletu 2. 1000 na promocję, albo w ogóle bez promocji. No i obsada. Parametry takie, że nie bez klubu, nie obcokrajowcy, tylko z naszego zespołu zawodnicy, a więc tutaj czekamy według parametru i zapraszamy naszych zawodników. Bungard w jakiej formie? Bardzo dobrej przed sezonem, bardzo dobrze to też wygląda. Jakowiek konieczny. Okiewicz. Romański. Rzesiak, Bartoch, Kalonka i Adamczak. A z ciekawości, kto najlepiej wygląda tutaj z tych nowych nabytków naszych?
Romański ma poziom 67 umiejętności. Szalonka 63, Adamczak 62. Myślę, że ci zawodnicy nie pobędą zbyt długo w naszym zespole. Adamczak, czy ja o kimś nie zapomniałem? Nie, okej. Okay. Mamy 9 zawodników. I zatwierdzamy takie ustawienie. Powrót. I 22 chyba te zawody się odbywają. O, tutaj starty. A zaraz zobaczymy, czy ich nie powycofujemy. Edward Mazur startuje w eliminacjach do Grand Prix, także bardzo ładnie z jego strony. Bardzo fajnie. Pewnie cieszę się, że będzie miał okazję. Koniecznie chciałbym mieć większą stawkę. Konieczny. Jest to ok, możemy ten udać. Mazur bez zmian. Adamczak zmian. Bartoch też. Krakowiak nie chce więcej. Romański nie chce więcej. Tutaj też nie. Szałkiewicz też nie. Ok, czyli tak zostawiamy wszystko. I kiedy ten pierwszy mecz tutaj. Aha, już nie muszę mówić, pytać kiedy, bo widzę, że tutaj będzie ten pierwszy trening. Widzę, że Mazur w niskiej formie. Kondycji niską ma też Jaromir, ale to nic. Taki plan treningowy, jaki ma nałożony, to no to może wykończyć. Tak więc ustalamy nasz tutaj skład na ten, na to spotkanie. No i kogo by tutaj stawić? Maksymilian Szalonka na przykład. Jeszcze nie będziemy się tym przejmować aż tak bardzo. Potem będziemy się dopiero męczyć z tym, aby wybrać odpowiedni skład standardowy naszego zespołu. A na razie wybieramy skład na tutaj treningowy mecz z Lublinem. Konieczny, Szalonka. Szalonka może nie tutaj. A powiedzmy, że Nikodem tutaj. Dalej Adamczak nie. Grzesiak może też tu pojechać. Romański pojedzie jako junior z Szałkiewiczem. I Romański. Chociaż Wincenty to tak średnio, więc może jednak Szałkiewicz tutaj, żeby dać mu więcej startów. A tutaj pojedzie na przykład Szalonka. O, Szalonka chciałem puścić. No i zobaczymy, zła pogoda, bla bla bla, ale to nieważne. Wygrywamy na 5-1 w pierwszym biegu. W kolejnym 3-3, ponieważ Romański na pierwszym, proszę bardzo. A tutaj miałem jakiegoś laga. Wykluczony Szałkiewicz, a z kontuzją Krakowiak. Bardzo kiepski bieg. No tu oczywiście nie pojedziemy w tym biegu, bo kontuzja naszego zawodnika. Miejmy nadzieję, że zbyt dużo, długo nie potrwa ta kontuzja. Krakowiak, Szałkiewicz. O, zapomniałem, że tutaj Krakowiak nie pojedzie. Ale Szałkiewicz 3 punkty. Konieczny. Na drugim miejscu Mazur z Romańskim. Zobaczymy, jak ta dwójka sobie poradzi. Romański z punktem. I Krakowiak jest skontuzjowany, więc musimy pamiętać, żeby go tutaj zmienić. Romańskiego puścimy w tym biegu i zobaczymy, jak ta para sobie poradzi. Szałkiewicz z dwójką. Proszę bardzo. Tu 5-1, Mazura z Bartochem, też nieźle. Szalonka, Szałkiewicz 3-3. Szałkiewicz za Szalonką nawet przyjechał. Konieczny, ale to ten zawodnik może jechać. Krakowiak, nie zwróciłem uwagi, że on jedzie. No dobra, trudno. Wygrywamy ten bieg na 5-1, ale to nic, jest to mecz treningowy i tak bardzo wyrównany, moim zdaniem. I na 14 biegu będzie Szałkiewicz z Bartochem, a w ostatnim pojedzie Mazur z Koniecznym. I zobaczymy, jak to będzie miało tutaj odzwierciedlenie. 4-2 wygrywamy w 14. I tutaj 4-2 również. No i wygrywamy to spotkanie naszym takim składem, powiedzmy, polskim, rezerwowym, może nawet bez jednego zawodnika. I wygrywamy pierwszy taki treningowy mecz. Tymczasem znowu zrobiło się 35 minut. Nie chciałem robić takich długich odcinków, no ale w trakcie zawodów też nie chciałem tego też przerywać. A koniecznie chciałem jakieś przejechać jeszcze z tymi zawodnikami.
No nic, więc kończę tutaj w tym miejscu. Przed nami jeszcze będą trzy mecze towarzyskie, a potem zacznie się już Liga Pierwsza. Miejmy nadzieję, że odbijemy się trochę finansowo, ale to wszystko przed nami jeszcze w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze. Jeżeli zostawiacie łapkę w dół, to również komentarz, co się nie podobało, co bym mógł poprawić. No i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem.